Galeria Młodych Twórców Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie zaprasza na wystawę. Nazywam się Elżbieta Tęgowska, jestem z Gdańska i w mojej twórczości zajmuję się malarstwem i rysunkiem. Nazywam się Urszula Dulewicz, przyjechałam z Gdyni razem właśnie z Magdaleną Nowak, z Anią Sokolską i z panią Elżbietą Tęgowską. Wszystkie jesteśmy z Trójmiasta i jeszcze z nami jest pani Lilian Christiansen z Danii i Rose Hatcher z Anglii. Wystawa nazywa się Terytoria Stowarzyszone. Każda z nas i każdej z nas twórczości jest jak gdyby jednym terytorium, które jednak towarzyszą się z innymi bardzo chętnie i zachowując swoją odrębność, jednak tworzymy pewną całość. Tak, każda z nas ma zupełnie inne prace, w zupełnie innych technikach, inną estetyką się posługujemy. Są kolaże, są prace bazujące na abstrakcji, na świecie realnym i ta różnorodność to jest właśnie z jednej strony nasze indywidualne terytorium, każdy z nas, a z drugiej strony właśnie czujemy się wspólnie stowarzyszone przez to, że razem działamy. Stąd też właśnie ten tytuł Terytoria Stowarzyszone. Do wystawy doszło w ten sposób, że kilka z nas, Magdalena Nowak, Ania Sokolska i ja, współpracujemy już od lat. Między innymi Magdalena Nowak i ja prowadziłyśmy galerię w Gdańsku razem. Później od czasu do czasu dołączała do nas Ania. Ja równocześnie utrzymywałam kontakty z Lilian Christiansen w Danii i później kolejno dołączyła do nas Ula Dulewicz i Rose Hatcher, a do Rose dołączyła do nas, ponieważ Ania Sokolska była zaproszona na wystawę do Kornwalii. Jej wystawa spowodowała to, że zostałyśmy zaproszone jako grupa, żeby wystawić właśnie w Kornwalii w Fish Factory Art Space. No i pokłosiem, że tak powiem, tamtej wystawy jest obecna wystawa również, że już zaczynamy się, jakby to powiedzieć, konstytuować jako grupa, która wystawia wspólnie, wspomaga sobie. Także to nie jest taki proces miesięczny czy roczny, to już są lata. Oby tak dalej. Wchodząc na wystawę, po prawej stronie widzimy najpierw rysunki pani Elżbiety Tęgowskiej. Pani Ela zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Ja osobiście wolę jej rysunki. Dla mnie są bardzo piękne właśnie przez swoją graficzność. Składają się tylko i wyłącznie z kresek. Z kresek w sumie... Z milionów kresek. Ale te kreski często budują plamy. I tylko na granicach właśnie widać tą strukturę kresek. Dalej są moje batiki. Ja ostatnio łączę batik z kolażem. Batik to jest stara technika indonezyjska, technika farbowania tkaniny przy użyciu wosku i parafiny. Moją ulubioną tematyką i w zasadzie chyba jedyną, którą w batiku stosuję, są statki handlowe. Poza batikami też robię pracę we frotażu i w readymades, ale tutaj właśnie prezentuję tylko batiki. Następnie są prace Magdaleny Nowak. Magda ma rysunki, tak właśnie zestawiliśmy na wystawie te czarno-białe rysunki na wprost rysunków Elżbiety Tęgowskiej, które też są właśnie takie mocne, graficzne. Magda w swoich pracach porusza kwestie czasu, kwestie człowieka. Jej prace mają tytuł Ludź, Ludź 1, Ludź 2, Ludź 3. Oprócz rysunku Magda zajmuje się też jeszcze jedną techniką bardzo ciekawą, fotografią kamera obskura.
też robi ilustracje, ale tutaj na wystawie właśnie prezentujemy tylko rysunek. Następna w kolejności jest Lilian Christiansen, która pokazuje swoje dwie grafiki w technice litografii. Artystka, która orientuje się raczej w stronę abstrakcji. Ono szkoda, że nie przyjechała, że nie mogła przyjechać, ale właśnie ma wystawę w Wiedniu. Anna Sokolska. Anna Sokolska jest absolwentką Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie i zajmuje się rysunkiem, ilustracją, grafiką i tutaj pokazuje swoje ciekawe rysunki, bardzo wypracowane, bardzo pracochłonne, trochę nawiązujące do fantastyki i surrealizmu. I następnie są fotokolaże Rose Hatcher, która jest absolwentką Wydziału Sztuki w Falmouth w Cornwallii. Rose robi kolaże fotograficzne, fotografując znajomych, znajome jej miejsca, znajome obiekty. I następnie wycina to, skleja, zmienia i fotografuje rezultat jeszcze raz. Rose jest tak, że prowadzi duży ośrodek artystyczny w Falmouth, który nazywa się Fish Factory Art Space, gdzie odbywają się dużo wystaw, przedstawienia teatralne, występy kabaretowe, imprezy muzyczne itd., itd. Wernisaż odbędzie się 12 maja o godzinie 18. Wystawa będzie czynna od 12 maja do końca maja. I mieści się w Galerii Młodych Twórców przy Młodzieżowym Domu Kultury na ulicy Łazienkowskiej. Zapraszamy. Zapraszamy. Pozostałe audycje i notatki do podcastu znajdują się pod adresem galeriamdk.podcasty.info. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.